Co nowego w miłości? Kochani Państwo, witam serdecznie na czytaniu kart Lenormanda i Tarota. Temat co nowego w miłości w tym tygodniu i w najbliższym czasie, czyli na początku grudnia. Przyjrzyjmy się, co powiedzą karty, jakie impulsy dadzą nam karty. Być może zaowocuje to, by wyruszyć na randkę, by poznać kogoś nowego, by zarejestrować się na stronie dla singli, by wyjść ze swojej skorupy i spróbować coś zupełnie nowego. Zobaczmy. Witam serdecznie oczywiście wszystkich moich słuchaczy nowych i tych subskrybentów. Jeśli nie zasubskrybowali Państwo jeszcze mojego kanału, to oczywiście błąd. Proszę zrobić to jak najszybciej i to dziś. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byś dostawała codzienne powiadomienia o moich nowych wróżbach na różne tematy. Proszę również o komentarze. Krótkie nawet wystarczą, nieraz nawet jeden smajlik ucieszy mnie, bo wiem, że jesteś na tym kanale i to mnie cieszy, inspiruje, motywuje. Proszę również o kciuczki w górę, czyli lajki. I również zapraszam wszystkich potrzebujących na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne odbywają się poprzez WhatsApp lub Messenger i są na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć. Wchodzą w Waszą materię, w Waszą energię, w Wasze prywatne sprawy i problemy. Więc zapraszam serdecznie, jeśli potrzebujecie rady, porady, wskazówek, nie wiecie co dalej, napiszcie mi na e-maila. Mój e-mail znajduje się pod każdym moim filmikiem i w komentarzach i ja podam Wam warunki wróżby. Dobrze, więc zaczynajmy. Kochani, wybierzcie dzisiaj jedną z tych dwóch kart. Grupa pierwsza, numer 1 i grupa druga, numer 2. Proszę, wybierzcie swoją grupę i zobaczmy, jakie wskazówki, co nowego w miłości, co przemówią karty. Grupa numer 1. Bubelkelsie, czyli paść kielichów. Paść kielichów, kochani, mówi o nowym początku. Paść kielichów mówi o tym, że poznacie być może jakąś młodą osobę, może nawet młodszą od Was, lub po prostu osobę młodą duchem, bardzo taką, powiedzmy, no, witalną, tak? I ta osoba będzie bardzo przyjazna, będzie bardzo taka, powiedzmy, delikatna, pomocna, uczuciowa i być może jest to osoba spod takich znaków jak rak, skorpion lub ryby, czyli znaki horoskopu żywiołu wodnego. Te osoby są bardzo uczuciowe, romantyczne, emocjonalne. Także być może poznacie osobę spod tego znaku, która właśnie ma takie cechy charakteru. I na tą osobę też będziecie mogli liczyć. Niemniej jednak jest to karta oczywiście nowego początku, jakiegoś flirtu, jakiejś miłości, jakiejś nowej szans na szczęście i na zakochanie się. Pomimo, że ta osoba tutaj przedstawia osobę młodą, niedoświadczoną jeszcze, która szuka doświadczeń na tle miłosnym, natomiast jest to na pewno szansa, by z taką właśnie tej osobą uczuciową, romantyczną stworzyć jakąś ciekawą relację właśnie romantyczną. I zobaczmy,
Co powiedzą nam karty Lenormanda? Jaka jest szansa dla Was, dla grupy pierwszej? Co nowego w miłości? Co nowego w miłości? Co nowego przyjdzie 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 w miłości? Czyli zobaczcie, kochani, same dobre karty. Co nowego w miłości z tym właśnie młodym, niedoświadczonym, być może jednakże radosnym, uczuciowym mężczyzną lub po prostu osobą młodą duchem. Bardzo dobry rozwój spraw, stabilność, bezpieczeństwo i zarzucenie kotwicy do portu. Czyli zobaczcie, rozwinie się z tą osobą coś tak być może pięknego, czy wartościowego, stabilnego, że będziecie chcieli przy tej osobie zostać, tak? Będziecie chcieli się tak zakotwiczyć, czyli zostać na dłużej, tak? W porcie. Także tutaj mówią te dwie karty, tu są dwie karty stabilności, bezpieczeństwa, długotrwałości i sprawy tutaj bociany rozwiną się dobrze, tak? Pozytywnie. Więc kochani, jeśli macie taką osobę na oku, która jest, nie wiem, młodsza od Was lub młoda duchem, witalna, radosna, pełna werwy, siły, charyzmy, to proszę, idźcie na randki, idźcie, poznajcie tą osobę, bądźcie otwarci na założenie jakiejś relacji z tą osobą, na próbę właśnie jakiejś relacji, bo Wy również tutaj na dnie kart Tarota pokazani jesteście, że czekacie na taką szansę, czekacie na taką miłość i chcecie, by taka osoba radosna, pełna właśnie witalności, pomimo, że być może jeszcze niedoświadczona, niedojrzała emocjonalnie, ale taka osoba, która przyniesie radość w Wasze życie i przyniesie jakąś nową szansę właśnie na romantyczny związek. Także idźcie, kochani, na randki, korzystajcie, radujcie się. Także to była wróżba dla grupy pierwszej. Teraz, kochani, grupa druga. Zapraszam grupę drugą i zobaczmy, co dla grupy drugiej, co nowego w miłości. Wow, as kielichów. Kochani, w pierwszej grupie podobna karta, paś kielichów i tutaj znowu as kielichów, czyli znowu chodzi o miłość, emocje, romantyczność, uczucia, które tutaj opływają, tak? Troszeczkę scharakteryzuję krótko tą kartę. Asy są zawsze szansą, nową szansą na coś zupełnie nowego, na nowy początek. Szansa od losu, tak? Szansa, którą daje Wam, widzicie, podsuwa Wam pod nos tutaj los. Weźcie tą szansę. Tak? Ponieważ tutaj te dłonie podsuwają Wam wręcz tą szansę. Więc nie przegapcie tej szansy. Szansa na szczęście, na miłość, na spełnienie, na realizowanie siebie, tak? Emocjonalne, na jakaś nowa możliwość, tak? By otworzyć swoje nowe uczucia na miłość, na związek, na relację jakąś z kimś. To jest tego godzien oczywiście. Ta szansa podsuwana Wam tutaj pod nos, tak? Mówi o szansie na dużą miłość, na to, by być szczęśliwym, by mieć jakieś głębsze uczucia, które widzicie tutaj opływają wręcz tą kartę. Te uczucia tutaj spływają. Ten kielich jest pełen uczuć, przepełniony emocjami i uczuciami. Także szansa na nowe emocje, być może na nowe zakochanie się. Pokój, radość, harmonia. Także nowy początek. Zupełnie coś nowego. Zobaczmy dla grupy drugiej, co dopowiedzą karty Lenormanda. Co nowego w miłości? Co nowego w miłości? Co nowego w miłości?
Co nowego w miłości? Co nowego w miłości? Co nowego w miłości dla grupy drugiej? 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 Dobrze. Więc kochani, głębsze uczucia. Widzicie? Na dnie karty Lenormanda już to samo. Szansa na głębsze uczucia, na głębokie, piękne spełnienie marzeń emocjonalno-miłosno-uczuciowych. Tutaj spełnienie marzeń, wejście w głębie uczuć. Tutaj jakiś przyjaciel, jakby być może z przeszłości, bratnia dusza, przyjaciel lojalny, wierny, pomocny, przyjazny, na którego możecie liczyć, lojalny, wierny, który być może do Was wraca, być może jakiś przyjaciel w Waszym otoczeniu, który godny jest zaufania i czegoś więcej. Być może rzućcie na niego oko, ponieważ jesteście niezdecydowane, nie wiecie, nie jesteście pewne, czy to właśnie tutaj warto coś próbować, czy warto coś zaczynać, czy warto poświęcać czas. Niemniej jednak idźcie z tym przyjacielem, znajomym, zaufanym na spotkania, na randki. Idźcie i poprzez te randki, spotkania rozwiną się jakieś głębsze uczucia. Kochani, widzę to, głębsze uczucia poprzez te randki z Waszym przyjacielem lub z kimś, kto wraca, właśnie jakiś znajomy z przeszłości, tak? Bardzo Wam tutaj oddany, no powiedzmy tak przysłowiowo, wierny pies, tak? Czyli bardzo Wam taki tutaj wierny, pomocny i przyjacielski. Proszę się zdecydujcie, bo jesteście pełne niepewności, pełne jakiejś takiej wątpliwości, tak? Proszę, zdecydujcie się, idźcie na randkę, idźcie na spotkanie, gdzieś, nie, gdziekolwiek gdzie. Spotkania, ta karta spotkań mówi oczywiście w dzisiejszym znaczeniu spotkania dosłowne face to face, czyli twarzą w twarz, czy w parku, czy w mieście, czy w restauracji, jak również spotkania przez internet, kochani, czyli wideokamerka, no nie wiem, można przecież przez wideokamerkę mieć też normalną randkę wirtualną, tak? Więc ta karta ma w dzisiejszej technologii, tak, rozwoju technologicznym wiele więcej znaczeń niż kiedyś. Także randka taka, spotkanie takie jest również w sensie wirtualnym, przez internet, nie tylko w takim klasycznym stylu, że ubieracie się i wychodzicie na randkę. Oczywiście owszem, tak? Ale po prostu niezależnie, czy live, czy wirtualnie, spotkajcie się z tym przyjacielem. Poświęćcie mu czas, zdecydujcie się na to spotkanie i na tą randkę, ponieważ z tego, kochani, mogą wyniknąć głębsze uczucia i wręcz spełnienie marzeń, spełnienie emocjonalne. Więc, kochani, bardzo pozytywny rozwój. Tego Wam życzę. Wszystkim singlom tego życzę, by tak potoczyły się Wasze sprawy miłosne właśnie tutaj, jak pokazały mi karty, tak jak przemówiły mi karty. Dla dwóch grup były same kielichy, czyli emocje, uczucia, które opływają nas, płyną, przepływają przez każdą tkankę, miłość, tak? Więc no, lepiej nie można było jakby wyciągnąć kart, które mi tutaj zresztą wypadły przy stosowaniu, ale jeśli chodzi o wróżbę miłosną, co nowego w miłości, jak wypadają mi same karty kielichów, tak? Czyli no wspaniale. Życzę Wam pięknych emocji, uczuć, pięknych randek, pięknych spotkań emocjonalnych. Życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia już wkrótce.